Witaj na moim kanale. Podcast, który teraz usłyszysz, był już tutaj, ale zdecydowałam się go nagrać jeszcze raz. Po prostu uznałam, że mogę to zrobić lepiej. A tak poza tym, w czasie, gdy ten odcinek był publikowany, jeszcze nie wiedziałam pewnych rzeczy. Sprawa pozostawała nierozwiązana. Zapraszam zatem do odsłuchania i pozostawienia jakiegoś śladu na moim kanale. To bardzo pomaga mi się rozwijać. Marian urodził się 14 sierpnia 1940 roku w Lipie. Jest to niewielka wioska na Podkarpaciu. Miał ksywkę Łysy, nie trudno domyśleć się dlaczego. Chłopak nie lubił się uczyć, przyswajanie wiedzy przychodziło mu z trudem. Jednak udało mu się zdobyć zawód i zarabiał na życie jako cieśla. Często zmieniał miejsca pracy, dużo jeździł po Polsce, ale najczęściej pracował w Warszawie. Założył rodzinę i doczekał się czwórki dzieci. Po pewnym czasie porzucił bliskich i przestał utrzymywać z nimi kontakt. Marian nadużywał alkoholu, ale po dwóch zawałach serca stał się abstynentem i był człowiekiem, z którym można było normalnie porozmawiać. Postrzegano go jako osobę nadzwyczaj spokojną. Gdy zaś był pijany, to stawał się agresywny i skory do bujek. Swego czasu Marian pracował jako parkingowy w Warszawie i po 5 latach nieobecności przyjechał do rodzinnej wsi. Wszyscy byli zaskoczeni jego powrotem. Zamieszkał on w domu swojej siostry Janiny. Nie było tam dużo miejsca, bo oprócz Janiny i Mariana mieszkała tam także córka kobiety wraz z mężem. Marian dostał od siostry letnią kuchnię w ogrodzie i tam miał swoją kwaterę. Sprawdziłam, czym tak naprawdę była ta letnia kuchnia, no i przeczytałam, że to taki oddzielny budynek gospodarczy, który zazwyczaj znajduje się przy ogrodzie. Nie były to zapewne luksusowe warunki, ale na pewno lepsze niż spanie pod tak zwanym mostem. W nocy z soboty na niedzielę, z 4 na 5 sierpnia 2001 roku, Janina miała gości. Przyszła do niej rodzina. Jakoś około godziny w 12:30 wizyta dobiegła końca. Goście poszli do domu, a gospodarze położyli się spać. Zanim córka pani Janiny zdążyła jednak na dobre usnąć, usłyszała hałasy dobiegające z kuchni. Kiedy poszła sprawdzić, co się dzieje, zobaczyła, że pani Janina leży na podłodze z zakneblowanymi ustami, aby nie mogła wzywać pomocy, a Marian ją bije i kopie. Najprawdopodobniej wyciągnął ją siłą z łóżka i użył gazu pieprzowego, aby ją obezwładnić. Córka próbowała obronić mamę, ale nie dała rady, bo jej wuj rzucił w kuchni płonącą pochodnię, wcześniej natomiast całe pomieszczenie oblał benzyną. Ogień objął 2 kobiety, a Marianowi udało się uciec. Sąsiadów obudził pożar. Córka pani Janiny mocno poparzona wybiegła na dwór, a jej mamę, sąsiedzi, którzy ruszyli na pomoc, starali się ugasić kocem. Tej nocy w domu była jeszcze jedna kobieta, ale na szczęście jej udało się uciec przez okno. Cała wieś walczyła z pożarem, kiedy przyjechała straż, zostało jej jedynie dogaszanie zgliszcz. Janinę oraz jej córkę pogotowie zabrało do szpitala, gdzie starsza kobieta niestety zmarła. Miała 69 lat. Dzięki relacjom rodziny było wiadomo, że za tym koszmarem stoi Marian. Mężczyzna zrzekł się swojego udziału w spadku po rodzicach, po 2 latach jednak zmienił zdanie i zażądał od swojej siostry Janiny, aby ta go spłaciła. Dał jej na to 6 miesięcy. Na kalendarzu, który posiadał, wyznaczył datę. Minął termin spłaty i zaatakował. Jak ustalili śledczy, wcześniej próbował podpalić dom innych członków rodziny, jednak benzyna szybko wsiąkła w ziemię i ogień nie rozprzestrzenił się. W Lipie zapanowało przerażenie. Ludzie plotkowali, że Marian ma broń i może ukrywać się w lesie. Mieszkańcy bali się, że będzie podpalał kolejne domy, więc na zmianę pilnowali swoich dobytków. Kiedy Marian zniknął, początkowo twierdzono, że popełnił samobójstwo. Uważano też, że po zbrodni ukrywał się w Warszawie. Wyglądało na to, że zbrodnię i ucieczkę starannie zaplanował. Zniszczył swoje fotografie, ubrania i dokumenty. Swoje przygotowania zaczął 2 miesiące przed podpaleniem, między innymi robiąc wspomniane pochodnie. Policjanci po ustaleniu sprawcy tego zdarzenia zablokowali drogi, ale mężczyzna na tamten czas nie został schwytany. Po zabójstwie w jednym z warszawskich banków wybrał pieniądze z renty i tutaj ślad się urywał. Były różne hipotezy, ale żadna z nich się nie potwierdziła. Znalazł się na liście Interpolu, dostał tak zwaną czerwoną notę,
co oznacza, że jest szczególnie niebezpiecznym przestępcą. Pani Janina miała poparzone 99% ciała. Miała spalone drogi oddechowe, nie miała gardła, jej ciało było zwęglone. Córka kobiety miała poparzone 60% ciała. Bardzo długo dochodziła do pełnej sprawności. Do syna kobiety, która przeżyła, nie docierało, że Marian mógł zrobić coś tak okropnego. Wspominał, że z jego strony nigdy nie spotkały go żadne nieprzyjemności. Jednak Marian zaczął się oddalać od rodziny. Twierdził, że leczy się na serce. Przed podpaleniem mówił, że lepsze rzeczy wywiezie do Warszawy, przeprowadzi się tam. Czeka tylko na spłatę i on wyjedzie i nikt go nie znajdzie. Ani żywego, ani martwego. Odgrażał się też, że jeżeli nie dostanie pieniędzy, to on weźmie sobie je sam. Nie wiem jak wam, ale mi ta sprawa przypomina sprawę Jana Kornasa. Mężczyzna też zniknął po dokonanej zbrodni i nikt do dzisiaj nie wie, co się z nim stało. Na początku powiedziałam, że gdy nagrywałam ten odcinek jakiś czas temu, to nie wiedziałam wszystkiego. No i to prawda. W planach miałam nagranie tego materiału ponownie, więc zaczęłam szukać dodatkowych informacji, które mogłyby się pojawić. Szukałam zdjęć i chciałam zrobić dla was ujęcia ze strony Interpolu, na której jest wizerunek Mariana. Nie mogłam znaleźć tego zapisu. Wyglądało na to, że Marian został ściągnięty z listy Interpolu. Wpisałam jego imię i nazwisko w wyszukiwarce i zobaczyłam artykuł zatytułowany Sukces łowców głów i rozwikłana tajemnica sprzed lat. Marian O. z Lipy, który zamordował swoją siostrę, popełnił samobójstwo. W działania zaangażowani byli policjanci z pionów Komendy Wojewódzkiej w Rzeszowie, m.in. biegli z laboratorium kryminalistycznego oraz wywiadu kryminalnego. W toku prowadzonych czynności ustalono, że Marian po dokonanej zbrodni opuścił terytorium kraju i kilka dni później popełnił samobójstwo na terenie Czech. Z zabezpieczonych śladów na miejscu zabójstwa w Lipie wyodrębniono profil DNA mężczyzny. W ramach międzynarodowej współpracy śledczy z Komendy Wojewódzkiej uzyskali dostęp do materiałów i profilu DNA mężczyzny o nieustalonej tożsamości, który 7 sierpnia 2001 roku zginął pod kołami pociągu w Czechach. Badania genetyczne potwierdziły, że jest to poszukiwany od ponad 20 lat Marian. Autentycznie ucieszyłam się z tej wiadomości, że po tylu latach sprawa została rozwiązana, że wiemy dziś, co stało się z tym bezwzględnym mordercą. To dało mi też taką nadzieję, że inne sprawy, które czekają na wyjaśnienie, też zostaną rozwikłane. Marian nie trafił do więzienia, ale sam wymierzył sobie sprawiedliwość. Myślę, że wyrzuty sumienia i strach przed konsekwencjami spowodowały, że targnął się na swoje życie. Przez długi czas zagadką było to, co się z nim stało. Teraz już wiemy. W ostatnim czasie sporo takich spraw zostaje rozwiązanych. Z niecierpliwością czekam na to, aż okaże się choćby, co się stało z Kornasem. Odcinek o nim też jest na kanale, także jeżeli jesteście zainteresowani, to możecie sobie obejrzeć. Te dwie sprawy były do siebie bardzo podobne. Marian nie trafił do więzienia, ale wymierzył sobie sam karę śmierci. Mam tylko nadzieję, że maszynista, który wówczas był naocznym świadkiem tej tragedii, miał się dobrze. Nie mógł nic zrobić, więc nie można go oskarżyć o to, co się wydarzyło. Mam koleżankę, której tata jest maszynistą i wiele razy słyszałam opowieści o samobójcach. I to, że ktoś popełnia samobójstwo, to już jest ogromna tragedia. Ale to, jakie uczucia towarzyszą maszynistom, którzy są świadkami tych dramatów, to również poważna sprawa. Nie zawsze mają opiekę psychologa, często ich emocje są bagatelizowane. A i żeby nie było, nie cieszę się, że Marian popełnił samobójstwo. Cieszę się, że sprawa została rozwiązana. Nigdy nikomu nie życzyłam śmierci. Wolałabym, aby trafił do więzienia i do końca życia był dręczony wyrzutami sumienia. Przed swoimi myślami człowiek się nie schroni, a to jest najgorsza z kar. To już koniec. Koniec nie tylko podcastu, ale całej sprawy. Została rozwiązana. Wielki ukłon w stronę funkcjonariuszy, którzy tego dokonali.